Wow, sprawdźmy ile one kosztują. Uwaga. O kurde, bang. 2000 zł. 2000 zł to kosztuje, moi drodzy. A cały box jest za 2070. Witam Was ponownie na kanale Nowy Biznes. Dzisiaj mam dla Was kolejnego boksa ze zwrotami z Amazonu. I moi drodzy, tym razem paka. Sam jestem zaskoczony, jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. Ogromny karton, wiele zwrotów, różne produkty, a uwaga, wszystko popakowane osobno w różne boksy Amazona. Więc będziemy otwierać wszystko i zobaczymy, co tam jest, jakie tam są produkty. Z tego, co mi powiedział dostawca, większość rzeczy powinna być nowych lub jak nowe. Ta paczka została kupiona za 2070 zł. Zobaczmy, co jest w środku. No i dobra, moi drodzy, jedziemy z pierwszymi produktami. iPad Pro! Nie, to oczywiście jest mój iPad, ja go tylko wziąłem po to, żeby sprawdzać ceny. Pierwszy boksik, tutaj jest informacja, że są jakieś baterie, więc powinna być jakaś elektronika. Otwieramy pierwszego boksa. Wow, okej, to było opakowanie od Smalriga, ale w środku jest kamera akcji 4K, podejdę do Was, żebyście zobaczyli, z wejściem na kartę SD i to jest kamera 8K w ogóle, Jarber. Zobaczmy, czy się włącza. Nie włącza się. A już wiem, czemu się nie włącza. W środku nie ma niestety baterii, akumulatora. Natomiast no, sama kamerka wygląda bardzo dobrze. Nie ma niestety oryginalnego opakowania, ale nie ma akumulatorka w środku. Jeszcze sprawdzę oczywiście, ile kosztuje taka kamera. Taka kamerka, moi drodzy, kosztuje 1123 zł. Natomiast no cóż, niestety nie ma akumulatora, więc na pewno to trzeba w razie czego wystawić za niższą cenę. Natomiast no, ona wygląda bardzo dobrze. Podejrzewam, że działa, bo wygląda naprawdę jak nówka, tylko niestety nie ma akumulatora. Uwaga, patrzymy coś w środku. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wygląda to też jak część do komputera. Widzę, że to jest coś do auta, bo jest brake light. Coś lekkiego. Coś lekkiego, a są to... co to jest? Czyli to są takie nakładki na kontrolery do Oculus Quest, to jest VR. 124 zł, tu jest cały towar, więc też fajnie. Kolejny box otwieramy. Co to jest? I to jest jakaś żaba, ale żaba, która się niestety połamała. No to jest po prostu figurka żaby. Dobra, jedziemy dalej, mamy kolejny produkt, kolejna paczka. Kontroler bezprzewodowy do Nintendo Switch oraz do Windowsa. I to wygląda bardzo dobrze, to wygląda na nieużywane, bezprzewodowy, w bardzo dobrym stanie, no, na USB-C. Tak on wygląda. Cóż, sprawdźmy, ile taki kontroler kosztuje, ile taki kontroler jest warty. Jest 150 zł, cenie to jak najbardziej, jak nowy jest. Mamy kolejny boksik. Nieotwarty. Znowu w środku jakaś folia. Tu jest, nie mam pojęcia. Czy powinienem się bać? What? Co? Strój kąpielowy. Mamy strój kąpielowy. Nie wiem, ile może coś takiego kosztować. Załóżmy, że stówkę. To wszystko, co tutaj mamy, to kupiłem od firmy Miglo.pl, u których już też gdzieś tam kupowałem wcześniej zwroty. Natomiast oni powiedzieli, że tutaj mają właśnie nowe produkty, to jest nowa oferta. Boksy z takimi zwrotami, które właśnie tak jak oni tutaj podają, większość jest w kategorii A i B. Czyli kategoria A to jest taka, gdzie produkt jest całkowicie nowy, a B to taki, że jest otwarty, natomiast dalej jest jak najbardziej w dobrym stanie. I tu już widzę, że to jest jakiś pokrowiec. Pokrowiec na iPada. Wygląda to na nowe. Okej, wow. Bardzo ładny. Nowiutki pokrowiec, zobaczcie. Na iPada. I zobaczcie, nowiutki, podejrzewam, że to też troszeczkę kosztuje. Tak, to jest do iPada Pro 11 cali. Kosztuje 33 dolary. 33 dolary, bo dolar teraz w ogóle dzisiaj patrzyliśmy, bardzo dobrze stoi. I tutaj uwaga, moi drodzy, ponieważ jak widzicie, mam jeszcze dwa boksy z tyłu. Ten boks, który teraz dla Was odpakowuję, więc sami widzicie, jakie są produkty, w jakim one są stanie i też widzicie, ile one są warte. Tego całego boksa, moi drodzy, możecie kupić właśnie od firmy Miglo albo też jakiegoś mniejszego. Ten boks, o ile dobrze pamiętam, kosztuje 2070 zł.
Jeżeli chcielibyście kupić też jakieś inne boksy, to piszcie na miglo.pl, tam jest do nich e-mail, tam oni przyślą Wam więcej ofert. Natomiast też mam kod rabatowy dla Was oczywiście, nowy biznes i piszcie do nich, to możecie u nich kupować zwroty. Teraz to już sobie przyznam, otworzyłem wcześniej, więc widziałem już co to jest i na początku no mocno rozchmieniałem, co to takiego. Natomiast to jest, moi drodzy, tak jak to wygląda, to jest proca. Tyle, że no proca jakaś pro. W sumie jestem bardzo ciekawy, ile taka proca kosztuje. W ogóle zobaczcie, jest taki skórzany pokrowiec i najlepiej kulki są, zobaczcie, w ogóle takie o metalowe, nie? 330 zł. Bo to wow, ale no powiem szczerze, że ta proca wygląda pro. Tutaj mamy coś bardzo dużego. O wow. Tu jest po prostu bardzo dużo różnych produktów. A, prostownica. I o ile rozumiem, to jest cały box takich prostowni. I wszystkie wyglądają bardzo dobrze. Otwórzmy sobie jedno, zobaczymy jak to wygląda. I zobaczcie, opakowanie, wszystko pięknie. Ej, no nawet nie wiem, czy chcę to otwierać, bo to wygląda w ogóle jak nowe, moi drodzy. To jest kompletny zestaw w ogóle nieruszany. Czyli trzy prostownice, sprawdźmy, ile one kosztują. No, około 160 pewnie złotych. Więc tu mamy trzy takie. Czyli 480 zł, czyli 480 zł mamy, zobaczcie, w samych tych trzech prostownicach. Otwieramy. Przedmioty, jakieś imbusy. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. Otwieramy kolejną pakę. No tyle jeszcze się nie otwierałem tych pak. O, co dzisiaj? Rajstopy, made in Italy. Rajstopy, widzę 70, 80, 90 zł na Zalando. Ha, i tutaj kolejna paczka i tu Was zaskoczę, co jest w środku, uwaga! Znaczki! BMW! Ja mam Skodę, to mogę sobie znaczek taki, widzicie, zmienić sobie Skodę na BMW. Ale to są chyba na te, na koła. Bo... I walczymy dalej. Och, kolejna paka. Music Sleep Mask. Healthy 3D Eye Mask. What? Nakładasz co na oczy i to ma muzykę w sobie? Bez kitu. Zobaczcie, tak to wygląda. Dobra, ja spróbuję to podłączyć, bo to całkiem ciekawy przedmiot. Jest nowy album Kendricka Lamara, możemy włączyć go. Ale nie, nie mogę włączyć, bo mi wyskoczą prawa autorskie. Ła, bez kitu działa. Słyszycie? I nakładasz? Wow, to ma słuchawki tu. A. Szczerze mówiąc, nie wiem jak wy, ale ja czasami, szczególnie jak lecę gdzieś samolotem, coś to sobie włączam AirPodsy i idę w kimono. Słyszycie, nie? Ciekawy produkt. Wróciłem właśnie, przetestowałem na Grażynie. Grażynie też się podoba. Więc normalnie o. Możesz spać zwyczajnie, tak? O. A możesz z muzą. 150 zł takie coś kosztuje. Czyli tego typu towar. 150 zyla, kolejny sprawny. No i tutaj znowu jeszcze raz powtarzam, rzeczywiście jest tak, że rzeczy, które tu odpakowujemy, wyglądają bardzo dobrze jak nowe. Coś kolejnego, a to już otworzyłem wcześniej sobie, bo robiłem live'a na TikToku, na TikToka też Was oczywiście zapraszam. To jest zestaw słuchawkowy do jazdy na motorze. Zestaw słuchawkowy, to widzę, że to jest taki około 100 zł. Z tego co widzę, podobne. Jeszcze jest coś takiego, ale to, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to jest. No tu widzę, że dużo różnych rzeczy. Pierwsze co, ładowarka do auta na zapalniczkę, pewnie USB. No to nie wiem, ile to kosztuje, 50 zł. Tutaj też wkładki jakieś do auta widzę na zapalniczki, dwa takie. O kurde, dokładnie takie coś teraz sobie zamówiłem na Allegro. Ha, dokładnie takie same zamówiłem sobie na Allegro. Zestaw to jest, zobaczcie, do ładowania telefonu, zegarka i AirPodsów naraz. Gdzie to się podnosi? O! I dokładnie coś takiego kupiłem za 150 zł teraz. I to była, za 150 zł na Allegro to był najtańszy w ogóle produkt tego typu. A tutaj widzę, że takie 4 w jednym są aż 2. Więc powiem Wam, że całkiem fajna ta paletka. Sztos, jak tu mamy dwa, sprawdzę jeszcze, czy to jest to samo. Tak, dwa takie. No to zobaczcie, nawet jeżeli sprzedaję takie tanio tam na Allegro, one chodzą, to już trzy sztuki. Już dwie takie ładowarki. Mamy kolejny pokrowiec na iPada. To już mieliśmy takiego samego. Baterii for mine mini chainsaw? A, akumulator do piły łańcuchowej. Już widzę, że coś chyba fajnego. O, słuchaweczki bezprzewodowe i w ogóle dwie pary. M35 się nazywają. 104 zł kosztuje. Jest opakowanie w środku, jak od AirPodsów. Tak wyglądają, różowe.
Znowu? Tak. Kolejny pokrowiec na iPada. Kolejny pokrowiec na iPada i też wszystko jak nowe, więc nice. Tylko wystawiać na Allegro i sprzedawać. I na przykład takie rzeczy się trafiają. Jakieś śruby. A, nie uuu. Myślałem, że to kamery. A to są kółka do gamingowych foteli. Sprawdźmy, ile one kosztują. Są dwie takie paczki chyba. Fajnie. Filtr ND. To są takie filtry do nakładania na obiektyw kamery. Freewell firma. Sprawdźmy od razu, ile taki kosztuje Freewell. Wow, tak mi się coś wydawało, że to jest lepszej firmy, Freewell. Nieotwierany w ogóle, nowiutki. Ja tego nie ruszam, dlatego że taki filtr kosztuje, wyobraźcie sobie, 532 zł. Ale to nie jest jedyna rzecz tutaj. Może jeszcze coś jest do foto? Tak. To jest jeszcze coś. Jeszcze są filtry, jakiś zestaw cały magnetyczny, Freewell. Tutaj już w ogóle zobaczcie, jest w pokrowcu takim skórzanym. I są raz, dwa, trzy, cztery w ogóle filtry. Wow, sprawdźmy, ile one kosztują. Uwaga. O kurde, bang. 2000 zł, 2000 zł to kosztuje, moi drodzy. A boks cały, boks jest za 2070. Wow, no to powiem wam, że sztos. Same te filtry, dokładnie te filtry rozwracają jakby całą wartość w ogóle tej palety. Wow, nie spodziewałem się, że taki przedmiot będzie. Aż nagram to na TikToka. No, nagrałem właśnie TikToka, ale powiem wam, że tutaj jestem mega pozytywnie zaskoczony. I ja i tak już, tak jak powiedziałem, ustaliłem, że tego boksa odsprzedaję dla widzów, więc jeżeli ktoś chce, to możecie do Miglo się skontaktować. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale zobaczcie, właśnie odpakowałem i zobaczcie, że te dwa produkty już robią zwrot wartości tej palety. A sami widzieliście, ile jest nowych produktów, więc sztos. Szczoteczka soniczna. Tu jest jedna nówka sztuka. Druga otwarta. Ta jest używana. Tu widać, że to było używane. Też podejrzewam, że jest używana, ale dobra. Sprawdźmy szybciutko, ile kosztują takie szczotki soniczne. Niedrogie, 20 funtów. 20 funtów, czyli 100 zł. LCD Wooden Clock z ptaszkiem. Cztery są takie budziki. Widzę, że też nowo odpakowane. Wiecie, możemy się dziwić, że takie produkty, ale to się sprzedaje. Ludzie to naprawdę kupują. Co my tu mamy? Metal Roadster Phone Case. Na iPhone'a taka nowiutka, widzę, nieotwierana. Zobaczmy, ile kosztuje. $30. $30 za taką. Pilot. Pilot do telewizora. Okej. To jest bateria, to jest jakiś zamiennik też do jakiegoś telefonu. Do telefonu, wydaje mi się, że do iPhone'a. $20. No czyli stówka. Dobra. No. Kolejna obudowa na iPada. Jest dużo obudów na iPada tej samej firmy też, więc to też można na aukcji wystawić kilka produktów. Tu kolejne coś z baterią. Nowy, ogromny powerbank jak cegła. Sprawdźmy szybko, ile taki kosztuje. Zaklejone, otwieramy kolejny. Basen! Rozerwane opakowanie, nie wiem, może był dziurawy, dlatego został zwrócony. USB-C. A, to widziałem, 6 w jednym, USB-C hub. Nawet takie coś mam u siebie, kupiłem. Wejściówka na Ethernet, na kartę SD. 1, 2, 3, 4, 5. Też przejściówka jeszcze. Od cholery przejściówek. Tutaj podam cenę, bo tych przejściówek jest mega dużo. Znowu jakieś części. Golarka, taka o. Tak jak mówiłem, to wszystko to były towary z miglo.pl. Tego boksa możecie kupić, jak widzicie, warto, bo produkty są bardzo fajne. Jeżeli byście chcieli jakiegoś innego boksa, mniejszego, większego, to piszcie do nich. Kod rabatowy to jest nowy biznes.